Pierwsza połowa 2019 roku wpisuje się w długookresowy trend wzrostu naszej ekspansji sprzedażowej. Osiągnęliśmy 1 400 000 000 przychodów ze sprzedaży. Rok do roku jest to wzrost około 4,7%. Równocześnie możemy pochwalić się wzrostem zysku operacyjnego i wskaźnika EBITDA. Odpowiednio wskaźniki te osiągnęły nominalne wartości 61 i 88 milionów złotych. Zysk brutto obarczony był w 2019 roku większymi kosztami finansowymi związane z większym długiem odsetkowym, to są 2 miliony złotych. I ostatecznie zysk netto na poziomie 38 milionów złotych został ukształtowany poprzez większe obciążenie podatkowe. Tutaj warto zwrócić uwagę, że większy podatek o kwotę około 11 milionów od roku 2018 wynikał z zwiększonego zaangażowania aktywa podatkowego z tytułu ulgi strefowej oraz braku w 2019 roku aktywowania wydatków strefowych. Grupa Amica dba również o stabilność i płynność finansową. W roku 2019, na koniec czerwca, stan środków pieniężnych w porównaniu z czerwcem 2018 roku był o 33% wyższy, wynosił ponad 59 milionów złotych. Należy tutaj wskazać, że taka sytuacja występowała też przy zwiększonej wypłacie dywidendy. Dywidenda za rok 2018 była o 1/3 wyższa niż w roku poprzednim i wynosiła 4 zł na akcję. Wskaźniki finansowe, w tym wskaźnik zadłużenia do EBITDA, jest na bezpiecznym poziomie, wynosi 1,35 i jest znacząco poniżej kowenantów zawartych w umowach z instytucjami finansowymi. Również na stabilnym poziomie występują wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej. Należy powiedzieć, że grupa aktualnie przygotowuje się do drugiej połowy 2019 roku. Jest to dla grupy zawsze wzmożony okres intensywnej sprzedaży, szczególnie sprzętu grzejnego. No i liczymy tutaj na osiągnięcie bardzo dobrych wyników, oczywiście lepszych niż w roku poprzednim. W pierwszym półroczu 2019 roku warto zwrócić uwagę na rynek Europy Zachodniej. Jest to w portfelu Amiki największy aktualnie rynek. Przychody ze sprzedaży z rynku zachodniego to 44% przychodów ze sprzedaży grupy. Na rynku zachodnim najlepsze wyniki osiągamy na rynku niemieckim. Tutaj warto zwrócić uwagę na 8% wzrost z tytułu sprzedaży towarów handlowych w porównaniu do roku poprzedniego i blisko 6% wzrost na sprzęcie grzejnym. Na rynku francuskim mamy stabilne wzrosty około 3%. Ale warto zwrócić tutaj uwagę, że wzrosty 11% dotyczą sprzętu grzejnego. Na rynku brytyjskim cały czas utrzymujemy 15% udział naszego sprzętu grzejnego i wzrosty również dla tego sprzętu w roku 2019. Stabilny był rynek południowy, czyli południowo-wschodnia Europa. Tutaj osiągaliśmy wzrosty około 9% we wszystkich asortymentach. Rynek wschodni, i tutaj mamy dosyć spore zróżnicowanie. Na rynku rosyjskim niestety w porównaniu do roku 2018 mamy 15% stratę. Natomiast bardzo dobrze rozwija się rynek ukraiński oraz pozostałe rynki, na których wykorzystujemy naszą markę Hansa. Rynek skandynawski był dosyć stabilny, tutaj mamy minimalne wzrosty, ale warto zwrócić uwagę, że zwiększona sprzedaż związana jest ze sprzętem grzejnym. Z wielką satysfakcją i zadowoleniem mogę poinformować, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy z grupą Fagor
umowę, długoletnią umowę na licencję znanej marki hiszpańskiej, właśnie marki Fagor. Umowa ma charakter długoletni, jest podzielona na 2 15-letnie okresy. Marka Fagor w znaczący sposób pomoże nam osiągać lepsze wyniki właśnie na rynku hiszpańskim, ale również markę będziemy wykorzystywać na rynkach portugalskim, francuskim, rynkach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Umowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca. Mamy nadzieję, że marka Fagor, jako kolejna w palecie marek wykorzystywanych przez grupę Amica, zwiększy znacząco przychody ze sprzedaży na rynku, na którym do tej pory wykorzystywaliśmy znak Amica. Marka Fagor doskonale wpisuje się w portfolio dotychczasowych marek grupy Amica. Przypomnę, są to marki Hansa, marka Gram, oczywiście marka Amica, na rynku brytyjskim marka CDA. Marka Fagor jest dopełnieniem rynku europejskiego, czyli rynku południowego, rynku hiszpańskiego, portugalskiego. Jest to marka, która pomoże nam w bardziej intensywnym zdobywaniu tej części Europy.